Zespół Marsz! Pięknie posłuchać tego sygnału. Teraz zaanonsuję historię o miłości, śpiewaną przez znakomitego artystę, profesora Wiesława Bednarka. Proszę bardzo. Poprosiłem znakomitego śpiewaka operowego, bohatera setek przedstawień premierowych w warszawskiej operze, aby wziął udział w dzisiejszym koncercie, zgodził się. Ale chciałbym, żeby Państwo mieli rozmaitość taką repertuarową. Dlatego poprosiłem, aby Wiesław zaśpiewał romans rosyjski. Cieszę się, że Państwu tak się podoba. Proszę Państwa, Wiesław, jak przestał śpiewać w operze te wielkie operowe partie, to zainteresował się działalnością estradową i nareszcie, mówi, spełniłem swoje marzenie od dzieciństwa. Mianowicie romans rosyjski, moja fascynacja.
Nagraliśmy, akompaniując Wiesławowi Stadziem Melonem, skrzypkiem, całą płytę, która później posłużyła jako dowód do pracy doktorskiej, habilitacyjnej. Także Wiesław nie tylko jest zwykłym magistrem, śpiewakiem, artystą, ale również jest doktorem habilitowanym, proszę Państwa, specjalistą od romansu rosyjskiego. Więc... No tak, tak. Andrzejku, romans rosyjski to miał kanclerz Schröder z Gazpromem. To też, ale jeśli Państwo pozwolicie, to Wiesław zaśpiewa romans Wyrtyńskiego Aleksandra. Otóż Wyrtyński Aleksander, jak Państwo wiecie, przed wojną śpiewał, pozwolisz Wiesiu, że dwa słowa, więc śpiewał za granicą, na zachodzie głównie, ale po latach wrócił do ojczyzny, wzruszony, proszę Państwa, w eleganckim futrze, ze wspaniałą skórzaną walizą, wysiadł na dworcu białoruskim, prawda, zdjął czapkę z głowy, położył ten skórzany, wspaniały neseser, ukląkł na peronie, ucałował świętą rosyjską ziemię, wstaje, sięga ręką po walizkę, walizki nie ma. Więc tak zapowiadał już nieodżałowanej pamięci Andrzej Krajewski, świetny konferencjer właśnie. Przepraszam, że zacytowałem, ale to już takie wspomnienie z historii. Już nie będę więcej gadał. Wiesław śpiewa wspaniale. Proszę Państwa, romans. A czy ja mogę jeszcze dwa słowa przed tym, zanim zaśpiewam? Bo ja z Tobą tysiące godzin w samochodzie spędziłem, jestem znakomitym gawędziarzem, ja przy Tobie no troszeczkę tak się wyszkoliłem i nabrałem odwagi, żeby coś publicznie mówić od pewnego czasu. Proszę Państwa, moi znakomici poprzednicy, koleżanki i koledzy, którzy śpiewali tutaj wcześniej, podkreślali to, że czują się niezwykle bezpiecznie śpiewając z Andrzejem i mają komfort, kiedy on jest blisko. Ja takim dekrety w niektórych państwach są modne, w niektórych być może dopiero będą modne. Proszę Państwa, ja takim dekretem wprowadzam na pierwsze miejsce w rankingu towarzystw ubezpieczeniowych Towarzystwo Pianistyczno-Asekuracyjne Andrzej Płonczyński. W tym towarzystwie najwyraźniej czujemy się, proszę Państwa, najlepiej. W dodatku to towarzystwo ma olbrzymi walor. Nie płaci się w nim składek, a można jeszcze zarobić. Темнеет дорога приморского сада, жути до утра фонари. Я очень спокоен. Только не надо со мной о любви говорить. Я верный, нежный, мы будем друзьями гулять, целоваться. Снежные звезды летят.
Polska, Primorska posada i daleko. Любви говорить. Szanowni Państwo, bardzo proszę jeszcze o minutę, o wysłuchanie mojego apelu i jeżeli Państwo jego warstwę merytoryczną ocenią pozytywnie, o oklaski na końcu tego apelu. Szanowni Państwo, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Andrzej Płączyński wszedł do panteonu najwybitniejszych polskich aktorów, uczestnicząc w kultowym filmie Miś. Od bardzo wielu lat go namawiam, żeby poszedł ze mną do ZASP-u i żeby zaczął brać pieniądze za to. Proszę mnie wspomóc w tym apelu. Słyszałeś? Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to też Andrzej Włączyński, także aktor. Z czego to było? To był jubileusz Mieczysława Wojnickiego. Wystawialiśmy Wesołą Wdówkę. Mieczysław Wojnicki Daniło, no Wesołą Wdówką miała szczęście i zaszczyt być moja szanowna małżonka, Kira. A ja byłem kierownikiem muzycznym i grałem taką rolę właśnie. W pewnej chwili prosiłem nie strzelać do pianisty, robi co może. No, proszę Państwa, ja jeszcze wrócę na chwilę do tego romansu rosyjskiego i tak sobie pomyślałem, że mówi się, że nie lubimy się z Rosjanami, ale mi się wydaje, że my pomijamy to lubienie i przechodzimy od razu w kochanie, bo jednak kulturę rosyjską kochamy i doceniamy bardzo. Proszę Państwa, następny przykład zmiany, wymiany pokoleń, o której tutaj już mówiliśmy dwa razy dzisiaj. Aleksander Kamedulski to uczeń Wiesława Bednarka. Bas, baryton właściwie, baryton, tak? Chociaż miał zakusy na bas. Natomiast przed Państwem i ciągle pozostajemy w tej rosyjskiej atmosferze. Trójka i Aleksander Kamedulski, który tutaj już chyba 3 czy 4 lata temu występował jako młodziutki chłopiec, teraz też jest młodziutkim, ale troszeczkę starszym chłopcem. Тройка мчится, тройка скачет, бьется пыль под копыт. Колокольчик звонко плачет и охочет извинит. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей, едет. Yeah.
jedet pluszkie swoje. Kto z jej putnik zapazdany bućku daje życie mu? Mczyca k domu swojemu. Jedzie, 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 tknieje, jedzie kluszkie swoje. Jedzie, jedzie, tknieje, jedzie kluszkie swoje. Państwu dziękuję za gorące przyjęcie, dziękuję za zaproszenie, a panu mistrzu dziękuję za pana wielkie serce. Aleksander Kamedulski zdobywa już sceny europejskie. Ciągle nam mailuje czy SMS-uje z Paryża, Londynu, Rzymu i tak dalej, ale jeszcze się pojawi tutaj. A teraz proszę państwa, gwiazda podwieczorku, ale nie tylko, legendarna już piosenkarka i aktorka i artystka, Rena Rolska. Rolska do tablicy. Ale najpierw bardzo proszę na fotel. Proszę o nagranie. Złoty pierścionek kataryniarza jedyny. Na moje szczęście, na szczęście każdej dziewczyny. Dzisiaj tamten kataryniarz nosi na plecach już skrzynię lat i we włosach pierścionki srebrne, które zwija wiatr. Odleciała już papuga i mój pierścionek już dawno znikł, więc powiedzcie, gdzie mam go szukać, kto go jeszcze odnajdzie.
ziemi. Złoty pierścionek, złoty pierścionek na szczęście. Z niebieskim oczkiem, z błękitnym niebem na szczęście. Złoty pierścionek katarniarza jedyny. Szczęście każdej dziewczyny. Złoty pierścionek w takim miedzianym dzieci. Kto nie zna tych piosenek? Dziękuję ci, Andrzejku, ale tej pierwszej zwrotki nie dograsz, bo już się skończyło. No, o połowę skrócono mi to, ale państwo i tak, jak widzę i jak słyszę, znają tekst i wiedzą, o co chodzi w tej piosence. Dziękuję bardzo. A teraz... Zdaje się, że ktoś za mnie dośpiewa. Proszę państwa, Irena Rolska chodziła do szkoły tam z koleżanką do tej kawiarni na Bankowym i profesor miał jakieś zastrzeżenia do jej odpowiedzi. Ona się bardzo denerwowała, ale kończyło się wszystko dobrze. Nigdy się dobrze nie kończyło. Jeśli państwo pamiętacie Rolską do tablicy, to zawsze dostawała dwóje, zawsze była niesforna uczennica i takiej to zostało. Nie wiem, jakim cudem wyrosła, tak jak ja. O, 1,60 m z kawałkiem. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam państwa bardzo, bardzo serdecznie przywitać w tak ogromnej ilości. Miło mi bardzo w takim miłym, sympatycznym towarzystwie przebywać. Szczególnie, że mamy dzisiaj święto niecodzienne, mianowicie 60-lecie pracy artystycznej naszego Andrzeja Płączyńskiego. Bieda moja, jak się zmęczony tym podnoszeniem i kłanianiem. Ale tak to jest z jubilatami. Ja wprawdzie zaczynałam wcześniej od niego i też tę 60-tkę mam na karku, znaczy 60-tkę pracy artystycznej, więc wiem, co to znaczy. W każdym razie w takim gronie, jak mu złożę życzenia, to one będą miały większą wartość. Bo mnie poprzecie oklaskami. Będziemy mu życzyć, żeby nam żył długo, zdrowo, żeby komponował, żeby grał i żeby miał tak dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. A teraz wobec wszystkich państwa, jeśli pozwolicie, zostanie przeze mnie ucałowany osobiście. Napracowali, no to chyba mało kto przez te wszystkie lata. Tym bardziej, że nam się te lata zgadzają w tym momencie. Dziękuję bardzo. A to ciężka praca na tej scenie. Dziękujemy pani Renie Rolskiej. Brawo. Dziękujemy za wszystko, za całą karierę, za tyle przyjemności i satysfakcji. Proszę państwa, no i następna gwiazda. Chciałbym przypomnieć wspaniałego aktora i showmana, pana Zdzisława Słowińskiego, który twierdzi, że już dawno nie występował, ale wydaje mi się, że powinien występować. Proszę państwa, no Zdzisław tutaj rzeczywiście występował tysiące razy w podwieczorku, ale jak tutaj rozmawialiśmy parę tygodni temu,
No to czuł się znakomicie i dał nagranie na DVD swoich, prawda, występów tanecznych. Pan Zdzisław Sowiński, proszę bardzo. O Boże. Zapraszam. Proszę Państwa, nie. Panie Zdzisławie, bardzo proszę na fotel najpierw. Nie, bo obejrzymy jedną pana produkcję fantastycznego Sempolińskiego w nieprzemijającym szlagierze. Tomasz, ach Tomasz, ach powiedz, gdzie ty Tomasz. Proszę bardzo, DVD. Sam skąd się w ogóle wziąłem? W Warszawie, w Warszawie, gdzie tylko się pojawię. Od razu, z rozkazu, wołają wszyscy mnie. Tak. Tomasz, ach Tomasz, ach powiedz skąd ty Tomasz i skąd u ciebie taki dzień? Apollo by zazdrości ten. Tomasz, ach Tomasz, kochany, pewnie z Tomasz. Ty w kory może nie. Tomasz, ach Tomasz, ty wszystko komir pomasz. Choć znamy mężczyzn cały chłop, ty jesteś jak biały trup. Tomasz, ach Tomasz, a powiedz skąd ty Tomasz. Tomasz, to co masz? Ma chyba młody. W miłości jestem, że tak powiem, jak królewski marsz. Mężatki, panny, piękna pleć, to wszystko dobra nasza. Kobietki, wąduki, brunetki i szatynki szaleją, wołają i krzyczą wszędzie tak. Tomasz, ach powiedz skąd ty Tomasz i skąd u ciebie taki dzień, a Apollo by zazdrości pękł. Tomasz, ach Tomasz, kochanek pewnie z Tomasz. Tak. Tomasz, ach Tomasz, ty wszystko komil Tomasz, choć znamy mężczyzn cały chłop, ty jeden jesteś biały klub. Tomasz, ach Tomasz, powiedz skąd ty Tomasz. Tomasz, to co masz na piękną wodę? Nie jestem egoistą, więc zeszłego roku w lecie uległem i oddałem się w małżeńskim tet-a-tecie. Gdy żona ujrzała poemat mego ciała, jak stała, zemdlała ze śmiechu, szturcząc się. Tomasz, pokaż, gdzie ty Tomasz? Gdzie podział się twój cały wdzięk? A Apollo by ze śmiechu pęknął. Tomasz, ach Tomasz, jak nazwać mam to Tomasz? Powiedz mi, w kogoś groził się, bo w ojca chyba nie. Choć znałam mężczyzn cały huk, myślałam, że jest biały kruk. Tomasz! Ach, Tomasz! Pokaż, gdzie Tomasz! Tomasz! To co masz? Powinien mieć twój wróg! Thank
Proszę Państwa, a to nagranie było wykonane na statku Batorym, na którym ja z Andrzejem też pływaliśmy dużo i tak mi bardzo bliskie to nagranie. Panie Zdzisławie, mikrofon dla Pana. Jeszcze ma Pan laurkę dla babci, słyszałem. A, naprawdę, naprawdę. Niech się Pan... Dawno, bardzo dawno i nieprawda, bo bez tego Andrzejku tyle lat razem... Pranie, pracowanie, skarpet, cerowanie, kawusi z korzuszkiem, ranne sporządzanie, nowy zasłon, życie i podłogi mycie, obiadku na trzecią, ekstra gotowanie. To wszystko robicie, to wszystko was czeka, gdy w domu nie macie swojego człowieka. A ja mam to wszystko nie razem z głową, bo ja mam u siebie babcię rodzoną. Na przykład masz gości, to babcia w fartuszku podaje wam barszczyk i pieczarki z rusztu. Podaje, podaje, podaje jak dziecku, a sama zje bułkę w kuchni na stołeczku. A potem pozmywa, gdy goście nad ranem wychodzą za laszczy, obroce szampanem. Stłuczone żarówki zmieni w żyrandolu i moczy się w iksi, piksi i sidolu. Nasza babcia ładna, nasza babcia zdrowa, nasza babcia lepsza jak pralka bębnowa. Poznajesz dziewczynę i płoniesz namiętnie, co wieczór ją kochasz i niszczysz doszczętnie i czujesz, że żyjesz, a w piersi ci tyka prapierwotne serce neandertalczyka. Nie myślisz o innych zmartwieniach rodzinnych, nic nie wiesz o środkach antykoncepcyjnych. Ty kochasz namiętności fura, a życie nie pieści i cura. Kasi, kasi łapci, kasi, kasi łapci, jak przyleci dzidziuś, o, oddany do babci. Potem kieluchy dla nowej dybuchy i wanna, i manna, i na mleku chluchy. I babcia nakarmi, i babcia zabawi, i babcia dla wnuczki koziołka postawi. A potem wykołysze, wychusia, wysiusia, wychula, wylula, mamy dziula. Na koniec nakarmi smoczkiem do poduszki, bo mama oszczędza dla taty cycuszki. A gdy duże dzieci już wyrosną z malcu, to babcie oddamy do domu starców. Zdzisław Sobieński, brawo! Ach, to jest jednak, Boże kochany, sztuka. Co? Ale teraz też będzie sztuka. Kilka lat temu wybuch był taki wielki, Anny German na ekranie i zaśpiewała tutaj Natalia Kowalenko. Cały koncert zrobiła, wspaniały, naprawdę zebrało się tutaj 10 czy 11 osób, którzy z nią jeszcze pracowali. Naprawdę to był piękny, piękny koncert. Ona tak ślicznie śpiewa, a teraz po tym koncercie zaprzyjaźniła się z Kirą Płączyńską. Teraz chciałbym, żebyście Państwo posłuchali dwóch pięknych utworów, Pomyśl o mnie i Cztery karty. Natalia Kowalenko. O mnie choć przez małą chwilę, może przyśnię się znów tobie kwiatem lub motylem, może wróżką z pięknej baśni, może gwiazdą w niebie. Zanim zaśniesz, pomyśl o mnie, to odwiedzę cię.
rewire. Może przyśnie się znów tobie kwiatem lub motylem. Przyjdę wiatrem, co gra w polu, przyjdę końcem lata. Może burzą, może deszczem, może snem okwiatem. Thank you.
A mówiłem, że cudowne dziecko. Teraz będzie potrzebny jeszcze Aleksander Kamedulski i kompozycja samego jubilata, ale o niej powie jubilat. Proszę Państwa, Marian Jonkajtys, aktor i reżyser, mąż naszej wielkiej gwiazdy piosenki Reny Rolskiej, jako dziecko był wywieziony do Kazachstanu w czasie II wojny światowej. Na stare swoje lata opisał te wspomnienia z młodości wierszem. Zaproponował mi, abym spróbował napisać muzykę do jego wierszy. Jeden z wierszy właśnie Pierre Katipole. Wyjaśniam, co to jest. Na wielkich stepach bezkresnych Kazachstanu, kiedy na wiosnę bujna roślinność już wspaniale rozkwita, a jak upalne lato przychodzi, to te wszystkie roślinki wysychają. I takie się robią kłęby tych roślinnych, suchych już roślinek, no, suchutkie to wszystko. I tak wiatr, takie kłęby tego po stepie bezkresnym gna, gna, gna. I to właśnie jest Pierre Katipole. I on napisał taką pieśń, takie słowa, do której no, udało mi się napisać muzykę, myślę, w tym klimacie. I właśnie poprosiłem, żeby Natalia i Aleksander zaśpiewali tę piosenkę. Pierre Katipole. Kazachstanu, co z wiatrem przynosisz, gorzką woń burzanu, gorzki smak zesłania, gorzki los niewoli, gorzkiej sybirackiej tułaczej niedoli. Wiosenne kobierce, twoich polnych kwiatów raniły nam serce, bo przypominały nasze polskie łąki i jączyły rany z ojczyzną rozłąki. Oj, wzrosty się szeptane przez polskie dziewczęta, gdy powracające wieczorem z roboty w
znaleźć. Od kurze ślepoty chęju zosty się. Bardzo wam, kochani, dziękuję za przypomnienie pięknego wiersza Mariana Jonkajtysa. Bardzo dziękuję. Któż go nie zna? Wielki bas, który nas bawił i zachwycał przez całe lata. Pan Kazimierz Kowalski. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być dzisiaj przede wszystkim ze znakomitym jubilatem, z Andrzejem Płączyńskim, którego poznałem dokładnie 40 lat temu, w roku 1976. Wcześniej poznałem jego wspaniałą żonę, była primadonną Teatru Wielkiego w Łodzi, w którym prześpiewałem 40 równo lat. Z Andrzejem Płączyńskim, powiedziałem, znamy się 40 lat, mam wielką tremę, mistrzu, dlatego że byliśmy z Podwieczorkiem przy mikrofonie w roku 1978 w Ameryce. Impresariem był nieżyjący już Jan Wojewódka. Wspominam te czasy, w których mogłem być w tak pięknym, wspaniałym towarzystwie. Naprawdę jestem wzruszony. Był wówczas z nami Wojciech Młynarski. Podwieczorek przy mikrofonie prowadził Wacław Przybylski. Z pierwszym programem Polskiego Radia jestem związany do dzisiaj. W ubiegłym tygodniu Andrzej Płączyński był moim gościem nocnego programu z niedzieli na poniedziałek. Jutro Andrzej Płączyński też będzie moim gościem z niedzieli na poniedziałek. I będziemy opowiadać o tym dzisiejszym wspaniałym wieczorze, o najwspanialszej publiczności w Unii Europejskiej.
Dzięki Andrzejowi Połączyńskiemu w roku 1978, wówczas 27 lat, dzięki mistrzowi zobaczyłem pierwszy raz w życiu, pamiętasz? No spróbuj. Gdybym był bogaczem, dajdel, 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 dygu, dygu, dajdel, dajdel, dum. Cały dzień bym bili, bili, bum, gdybym ja był wielki pan. Pracę bym się wrzucił, dajdel, 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 dygu, dygu, dajdel, dajdel, dum. Gdybym ja był bili, bili, bum, dygu, dygu, dajdel, pan. Zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie, w samym sercu miasta stał, a schodów by bez liku tam było w nim. Okropnie dużo w górę, w dół, ciut, ciut i donikąd ja schody też bym miał, bo sobie tak akurat życzyłbym. Trup co krok, gul, gul, kwa, 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 gę, gę. Taci koncert, oj, 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 jak ze snu. Tu indyk, tam, tam, znów gęś, kwa, kwa, kwa i ze skóry. Już każdy dobrze o tym wie, że właśnie ja milionerem mieszkam tu. Gdybym był bogaczem, dajdel, didel, dajdel, digu, digu, didel, dajdel, dum. Cały dzień bym bili, bili, bum, gdybym ja był wielki pan. Pracę bym się wrzucił, dajdel, didel, dajdel, digu, digu, didel, dajdel, dum. Gdybym ja był bili, bili, bum, digu, digu, didel, pan. Już widzę moją żonę jako bogaczową. Dziś ma pod brudki piękne dwa. W kuchni krząta się, gdzie kucharek moc. I ważna jest, że strach i wszystkim ona rządzi. Oj, ale starość ona ma. Mogą sobie przestać dzień i noc. Ha, 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 ha. Gdybym był bogaczem, dajdel, didel, dajdel, digu, digu, didel, dajdel, dum. Cały dzień bym bili, bili, bum, gdybym ja był wielki pan. Raz bym się brzydził, dajdel, didel, dajdel, digu, digu, didel, dajdel, dum. Ty coś stworzył, jak niebo nas da, czegoś uparł się, że właśnie ja. Zepsułbym ci boski świata plan, gdybym ja był wielki Kazimierz Kowalski. Dziękujemy. Proszę Państwa, za chwilę się pojawi znowu bardzo znana postać, aktor, parodysta, znamy go ze znakomitych parodii, Andrzej Bychowski. W 62 roku wystąpił w Podwieczorku przy mikrofonie pierwszy raz,
a Zenon Wiktorczyk jakby mi opowiadał, że będzie śpiewał bardzo dobrze, a może nawet jeszcze lepiej. Andrzej Bychowski w parodiach. Proszę Państwa, nigdy nie zapomnę widoku na ulicach Warszawy w latach 40., kiedy chodziła po ulicy prawdziwa orkiestra z Chmielnej, oczywiście z Grzesiukiem w roli głównej. Wyglądało to mniej więcej tak. Trzymał coś w lewej ręce, plik kartek z tymi piosenkami, no i w ten sposób referował swoją piosenkę. Ludzie! Ludzie, kupujcie kawałek polskiej kultury. Za jedyne 5 zł staje się pan właścicielem kawałka polskiej kultury. Cóż to jest 5 zł? Za 5 zł kupujesz pan papierosy marki G. Wąt. Szczeniaki, to nie dla dzieciów, poszła. Pszt. Puszcza się pan z dymem pożarów. A tak, za jedyne 5 zł staje się pan właścicielem kawałka polskiej kultury. A oto ten kawałek. Wy nie przez panej nocy znojnej, jeszcze mam na ustach ślad. U grubego Joska na ulicy Gnojnej zebrał się ferajny kwiat. Bez jedzenia i bez spania, byleby co było pić, kiedy na harmonii felość zajmania. Trzeba tańczyć, trzeba żyć. Harmonia zcicha na 3/4 rżnie. Ferajna tańczy, wszyscy z drogi. Z szacunkiem, bo się może skończyć się, gdy na Gnojnej bawimy się. Kto zna tkacie mory, ale jeden nie znał jej i naraził się dlatego na gintojre, skończył się z przyczyny tej. Harmonia z cicha na 3/4 rżnie. Ferajna tańcz, ja nie tańczę. Z szacownikiem, bo się może skończyć się, gdy na Gnojnej bawimy się. A tak z pistoletem w dłoni, a ma niech z fajerą w drzwiach. A frajer frajera, pompka modrawera, zajmania się strach. Harmonia z cicha na 3/4 rżnie. Ferajna tańczy, wszyscy z drogi. Z szacunkiem, bo się może skończyć się, gdy na Gnojnej bawimy się. Już latarnie słodko świcą, sennie gwiżdże nocny stróż. Akat Maciejowski tam pod szubienicą na Antosia czeka już. Harmonia z cicha na 3/4 rżnie. Ferajna tańcz, ja nie tańczę. Z szacunkiem, bo się może skończyć źle, gdy na Gnojnej bawimy się. A teraz w mor... Morando. Proszę Państwa, jest rok 1970. Obywatelki i obywatele, towarzyszki i towarzysze, partia nasza i Polska Ludowa zbudowała
6 milionów mieszkań, nowoczesnych mieszkań, z ciepła, zimno, wodą, z gazem, prądem. Każdy dom miał windę, po angielsku window. To była Polska Ludowa. I teraz zaśpiewa mój ulubiony piosenkarz Mieczysław Fok. Co dzień z jakimś miłym starszym panem w drzwi wchodzi miła starsza pani. Co dzień, gdy przyboje ciśną znane, orkiestra gra wal. Co dla nich ten walc złączył kiedyś ich przed laty, gdy noc stroiła się w małe kwiaty i dwa serca związał stary walc. Minęło 45 lat i jakieś 26 lat od tak zwanej transformacji. O nie, 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 panie, nie przesadzajmy, jak mówił ogrodnik do ogrodnika, nie przesadzajmy. Nie wyrzuciliśmy z mieszkań 30 tysięcy emerytów i rencistów, tylko najwyżej 25 tysięcy. A to jest duża różnica. Śpiewa mój ulubiony piosenkarz Adam Zwierz. Gdy kada rozkaz nada, to staniemy wszyscy wraz jak zielony młody las i zgłosimy się w gromadach, by kapitalizmu bronić wraz. Gdy Arktyka nam naftyka, gdy Somali nam przywali, gdy Luksemburg nie będzie mógł, a gdy USA napadnie na Irak, to my zaraz wszyscy wraz, bo my mamy wolny czas. Lewa! Wychowski. Panie redaktorze, ja bym chciał panu powiedzieć, że pana demokracja, panie redaktorze, to ja bym chciał powiedzieć, nieważna jest konstytucja. Nieważna jest konstytucja, ważne jest to, co my powiemy, to jest konstytucja, prawda? Tak to powinno być, że jeżeli większość jest, prawda, to większość, która jest w parlamencie, to jest, prawda, to jest konstytucja. Nie tam, co to ktoś tam napisał, prawda, konstytucję. Nie, to są rzeczy nie... To są rzeczy nieważne. Zresztą pan prezes sam mówi. Tak, oczywiście. Wszyscy żeśmy ustalili, że to, co my mówimy, to jest konstytucja. I to jest najważniejsze. Nie żadne tam napisanie, jakaś konstytucja. Nie. To, co my powiedzieliśmy, to jest konstytucja. I jeżeli myśmy ustalili, że teraz wystąpi tu Alinia Majewska, to ma tak być i koniec. Jeszcze się tam szwagier bieli, co z pościeli go zwinęli, podatek mu zasunęli, potem powiedzieli pa, bo męska rzecz być daleko.
kobieta wiernie czekać, aż wróci chłop, łyknie mleka i odkopie, co tam ma. Andrzej Bychowski, proszę. Proszę Państwa, jak ja byłem młody, to latałem do telewizora, jak on występował, no nieprawdopodobne. Ale mam taką propozycję, jakby tak stworzyć trzech Andrzejów, taki zespół, to nareszcie bym zaczął zarabiać. Ja będę takim woźnym bileterem, ale będzie zespół trzech Andrzejów. Tak, dobra? Andrzej Bychowski, wspaniały parodysta. Dziękuję, Andrzeju. Będzie jego koncert niedługo u nas. Tak, tylko. Dziękujemy, Andrzej Bychowski. Proszę Państwa, i teraz chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jednego fantastycznego artysty. Wszystkie estrady Europy, nie wiem, czy może i świata, ale na pewno w Europie był w większości teatrów operowych. Fantastyczny śpiewak Paulos Raptis. Brawo. Wszyscy na pewno go znali. Zaczniemy może od przypomnienia. Poproszę DVD. To była Tarantella Rossiniego. Paulos Raptis był na wszystkich scenach, jak mówiłem, Europy, ale zawsze, jak mi powiedział teraz przy obiedzie, jak jedliśmy przedwczoraj chyba, czy trzy dni temu, ale zawsze, panie Andrzeju, jeździłem z własnym kostiumem. Paulos Raptis w naturze. (Śmiech)
dwóch piosenkach greckich. Yeah.
Wilisza, potem u Wilisemu, Wilisemu. Może zechcie każdą perlu, Wilisemu, Wilisemu. Może Wilisza, potem u Wilisemu, Wilisemu. Może stoni Romu, że filo. Wilisza po temu, Wilisemu, Wilisemu. Może rzeczy kazo pelu, Wilisemu, Wilisemu. Leże Wilisza po temu, Wilisemu, Wilisemu. Po raz doli rowu ze filo. Mówiliśmy, przyszły koncert pana Paulo Carapnica. Zapraszamy. Świetnie. Brawo. Paulo Carapnis. Wielki, wielki artysta w całym tego słowa znaczeniu. Paulo Carapnis. Brawo! Ach, proszę Państwa, ile trwał podwieczorek przy mikrofonie? 50 minut, 60, to my już 5 podwieczorków zrobiliśmy tutaj. Podwieczorek przy mikrofonie no nie mógł trwać więcej niż 2 godziny, ponieważ co 3 godziny był nowy. Więc ludzie musieli ubrać się w szatni, pójść i nowi wchodzili i myśmy tylko mieli chwileczkę do niektórzy na papieroskach, co jeszcze palił. No i tak było, no bo to przecież było piątek o 17, drugi o 20, a w sobotę już o 9 rano pierwszy, o 13 drugi, o 17 trzeci, o 21 czwarty. No. A kiedy ty te pieniądze policzysz w końcu? Myśmy po prostu nie wiedzieli, kiedy wrócić do domu i jak dzieci wychowywać. Proszę Państwa, czy ja mam grać? No to jeszcze na koniec może taki mały tekścik. Proszę Państwa, bo ja chciałem powiedzieć, że ja z moją kochaną żoną Ireną też mamy jubileusz. 40 lat temu się poznaliśmy, a w przyszłym roku będziemy mieli 40 lat ślubu. Proszę Państwa, dlatego też zapraszam Irenę, proszę bardzo. I tu będzie taka malutka retrospekcja naszego życia i podsumowanie. Jak cię wzięłam się, stałeś mój piękny mąż. Jak mnie wziąłeś się, stałeś autorem ciąż. Swym czarem sprawiałeś, że brałeś mnie ile chciałeś. Ja bezradna uległa ci byłam wciąż. Spijałeś, kiedy chciałeś, mój nektar ust. Pleściłeś i trącałeś paluszkiem biust. Przyprawiałeś mi skrzydła, ja w miłości nie stygłam. Ciała grały, śpiewały, a milczał mózg. I trwał szał ciał od Aten do Efezu. W rytmach kankana, tanga oraz jazzu. Jezu, w dzień jasny i w noc ciemną, w bukiety róż. Rzucałeś się wraz ze mną, a teraz cóż? Teraz ledwo tu stoisz, seksu ze mną się boisz. I marzysz, żeby światło zgasło już.
wiary, że niedawno tak to było. Słuchawce głos maleńka, ale jeszcze miłość. I ten Adonis tak prawił mi bez końca. Maleńka, jesteś mi promykiem słońca. I tak potrafi to maleńka prawić mi, a jednak jakaś siła w tym maleńka tkwi. Postarzał się sromotnie mój jurny mąż, ja piękna, on pęka, mój sprawca ciąż. Tylko dla mnie natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Już nie czeka, aż wyschniesz jedny mąż. Tylko dla mnie jesteś dla mnie skarbie mój. O miłość twoją skablę, jam tylko twój. I wspólny nasz reumatyzm, no skończę chyba na tym, rzuci nas hen w świeradów zdrój. I żeby los nasz na zawsze był zagadką, a ja to ciągle będę ciebie łaknął. Matko! Ciągle widzę, że na mnie zapuszczasz wzrok, a ja brnę nieustannie w miłości szok. Bo nie ucichł, rząd uciech. Nowe rodzą się chucie, serca kłucie, uczucie, więc równaj krok. Ciągle widzę, że na mnie zapuszczasz wzrok, a ja brnę nieustannie w miłości szok. Bo nie ucichł, rząd uciech, nowe rodzą się chucie, serca kłucie, uczucie, więc równaj krok. Ciągle widzę, że na mnie zapuszczasz wzrok, a ja brnę nieustannie w miłości szok. Bo nie ucichł rząd uciech, nowe rodzą się chucie, serca kłucie, uczucie, więc równaj krok, więc równaj krok. Serca kłucie, uczucie, więc równaj krok. Historia miłości, proszę państwa, 40 lat co rok. A teraz zapraszam wszystkich artystów na finał. 60 lat. Zapraszamy, zapraszamy. Muzyczny świat, otchłań sztuki, zapraszamy. Doznań Eden. Zapraszamy wszystkich. Kłączyński trwa i wciąż nam gra muzyczna agent 007. A ręce jego wciąż wywijają jak wąż, taką już ma organizmu strukturę. Wciąż młody duch i wciąga brzuch, no i wali w klawiaturę. Ej! Nieraz klapa mu przytrzasła, te paluszki nie potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma trwać. Nieraz mu się zaciął pedał, albo klawisz obraził z głów słonia. On lądował wciąż jak dedal, bo Kłączyński to jest symfonia. Grał, gdy lat wiele rządził nam Gierek, grał, kiedy były puste półki, grał, gdy Wałęsa dostarczał mięsa, grał za Bieruta i Gomułki. A talent miał, wciąż grał i grał, inspirował i wciskał witaminę.
kurwa mać, nie przestał grać, gdy Tusk Polskę obracał w ruinę. Nieraz klapa mu przytrzasła, te paluszki, co potrafią tam grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma trwać. Nieraz mu się zaciął pedał, albo klawisz obłaził z głów słonia. On lądował wciąż jak dedal, bo Płonczyński to jest symfonia. Płonczyński nasz, wciąż grasz i grasz konkurencji i naturze na złość. Twe ręce to cud, nie trzeba ci nut, akompaniujesz największym gwiazdom. Rozsycasz żar, uciszasz gwar, polonę zagrasz jak Ogiński. Palców twych czar to Bogów dar, Płonczyński, ty nasz Płonczyński. Teraz kobiety. Kobiety bez przydziału, każda czuje sytuacji tej łzy. Gdy samotność wchodzi w nauk, to nie o nas, nie o nas, bo my wszyscy go kochamy. Te paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma tkać. Nieraz mu się zaciął pedał, ale nogi się nogi usunia, to gwiazda wciąż jak dedał, bo Płonczyński to przytrzasła. Te paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma trwać. Nieraz się zaciął pedał, albo klawisz obłaził z kół słonia. On lądował wciąż jak medal, bo Płonczyński to jest, bo Płonczyński to jest, bo Płonczyński to jest. Zapraszamy tortę! Zapraszamy! Płonczyński
Proszę Państwa, chwileczkę, jeszcze malutka niespodzianka. Wjeżdża tort. Proszę zabrać tę kamerę. Jezu! Boże! Matko! Proszę bardzo, jest Płączyńskie, jest 20. Forum Humanum. Benefis Andrzeja Płączyńskiego. Brawo! Brawo, Andrzeju! Teraz jesteś proszony razem ze swoją żoną o przejście do tego tortu i ukrojenie pierwszego kawałka. Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi. Właściwie cały czas to się mówi tak, 60 lat na scenie, 60 lat na scenie, no wiadomo, artysta. Ale poza tym muszę Państwu zdradzić tajemnicę. Andrzej ma 80 lat i 50. rocznicę ślubu z Kirą. Poproszę o klaski. Sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam. Sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam. Niech nam żyje Andrzej w zdrowiu. Sto lat nam. Jubilat i żona, bardzo prosimy o słowo na dobranoc. Tak, słowo wstępne i tak, proszę tylko pokroić pierwszy kawałek. Proszę Państwa, zapraszamy do holu i tam tort zostanie pokrojony na kawałeczki i zostanie przez Państwa zjedzony. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na następne. Tak, chyba się Państwu podobało. Pięć wieczorków przy mikrofonie w jednym. Dziękujemy. Brawo na artystów, kochajmy artystów. Dziękujemy. Takiego zestawu to naprawdę pozazdrościłaby nie jedna sala koncertowa. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wspaniali artyści, którzy nas tyle lat zachwycali i teraz nas zachwyciliście wszystkich, prawda? Kochajmy artystów, brawo i dziękujemy. Zapraszamy. Uliczny świat, otchłań sztuki zapraszamy. I doznań Eden. Zapraszamy wszystkich. Płączyński trwa i wciąż nam gra muzyczna agent 007. A ręce jego wciąż wywijają jak wąż, taką już ma organizmu strukturę. Wciąż młody duch i wciąga brzuch, no i wali w klawiaturę. Ej! Nieraz klapa mu przytrzasła, te paluszki się potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka ma trwać. Nieraz mu się gdy lat wiele rządził nam Gierek, grał, kiedy były puste półki, grał, gdy Wałęsa dostarczał mięsa, grał za Bieruta i Gomułki. A talent miał, wciąż grał, inspirował i wciskał. Te paluszki, co potrafią tak grać,
Łączyński nasz, wciąż grasz i grasz konkurencji i naturze na złość. Twe ręce to cud, nie trzeba ci nut. Akompaniujesz największym gwiazdom. Rozsycasz żar, uciszasz gwar, poloneza grasz jak Ogiński. Palców twych czar to Bogów dar, Płonczyński, ty nasz Płonczyński. Teraz kobiety. Kobiety bez przydziału, każda czuje sytuacji tej łzy, gdy samotność wchodzi w nauk. To nie o nas, nie o nas, bo my wszyscy go kochamy. Paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma tchać. Nieraz mu się zaciął pedał, ale to nie się wtedy usunia, to gwiazda gdy dał, bo Płonczyński to przytrzasła te paluszki, co potrafią tak grać, ale gwiazda mu nie zgasła, bo muzyka, muzyka ma trwać. Nieraz się zaciął pedał, albo klawisz obłaził z kół słonia. Wciąż jak medal, bo Płonczyński to jest, bo Płonczyński to jest, bo Płonczyński to jest.